Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na rozmowę o... A dzisiaj goszczę w studiu osoby związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, które opowiedzą nam o tym, co się wydarzy w ramach najbliższego finału w Tczewie, ale nie tylko w Tczewie. W związku z tym witam Aleksandrę Krysiak z Tczewskiego Sztabu WOŚP i koordynatora powiatowego naszej Orkiestry Czerwonych Serc Sławomira Kusowskiego. Dzień dobry. Na wstępie wyjaśnimy właśnie, kogo reprezentujecie, jak to jest z tą strukturą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tczewie. Sławek może zacznie. No to może powiem w ten sposób, że tak naprawdę reprezentujemy jedną ideę, jedną imprezę, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Natomiast kilka lat temu z uwagi na powiększający się obszar działania sztabu postanowiliśmy dla miasta Tczew utworzyć oddzielny sztab. Sztab, który wcześniej mieścił się w Tczewie i koordynował działania nie tylko w mieście, ale również na terenie powiatów. Okazało się, że tych prac jest na tyle dużo, że... Tak dużo ludzi też, że ta struktura musi jakaś że musiała być, powstać oddzielna struktura, stąd też można powiedzieć osoby, które zaczynały ze mną, dorastały i uczyły się tego fachu przez lata, na tyle stały się samodzielne, że pociągnęły ten finał tczewski i mamy oddzielny sztab. Ola, może nam powiedzieć, jak to jest właśnie w Tczewie? Ty reprezentujesz sztab Macieja Szulce. Tak jest. Reprezentuję sztab Macieja Szulce, który tutaj działa już z nami 24 lata. W Tczewie działamy. No i naprawdę bardzo dużo jest pracy. Działamy tak naprawdę przez cały rok. Co prawda te końcowe miesiące są już naprawdę tak bardzo intensywne, działamy na największych obrotach. Czyli ten sztab Maćka jest odpowiedzialny za organizowanie imprez, ale też za zbiórkę i za jakieś inne takie rzeczy. Natomiast jest jeszcze jedna poważna siła, jeśli chodzi o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tczewie, to... Harcerze. To harcerze, czyli dwie grupy zbierające jakby na własne konto, no na własne konto, wiadomo, konto jest jedno, w WOŚP-u, ale oddzielnie zbierające i później te pieniądze się wszystkie zlicza. To może tak, jaka jest idea WOŚP? Chyba nie trzeba to tłumaczyć tczewianom, ale powiedzmy, na co w tym roku zbieramy pieniądze, jak to jest, że jaki jest fenomen orkiestry Jerzego Owsiaka? Jeżeli chodzi o temat tegoroczny, to pozwolę sobie tutaj spoglądać na ściągę. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to środki zbierane dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Dodam, że jest to 4. finał poświęcony tematyce pediatrii oraz 5. finał z kolei, gdzie część środków zostanie przeznaczona dla geriatrii. Mhm. Czyli dla seniorów. Dla seniorów. 25. finał. Od ilu lat to już się toczy w Tczewie? W Tczewie mamy tak naprawdę prawie okrągły jubileusz, bo 24 lata. Nam rok brakuje do ogólnopolskiego 25. zbierania środków. Czyli ten pierwszy, to jeszcze w Tczewie go nie było, a już drugi tak. W Tczewie nie było. Pewnie związane jest to z faktem, że to była mała idea. Ona dopiero się przerodziła w trakcie w bardzo wielki ruch. Natomiast od drugiego finału tak naprawdę każdego roku mamy imprezy w Tczewie. Miasto nasze i powiat przyłącza. Skoro coś trwa 25 lat, to już jest... No, co najmniej dwupokoleniowe. I tak mi się wydaje, że mam tu przykład w studiu. Jakby dwóch pokoleń, które angażują się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ola, od ilu lat? Tak. No, to jest mój trzeci rok. Tak, czwarty rok. Na początku działam w Tczewie, teraz jestem od 3 lat tutaj. Na początku w Olsztynie, teraz od 3 lat w Tczewie tutaj. Ci bardziej zaangażowani wolontariusze, to wiadomo, że to nie są tylko zbieracze pieniędzy do puszek, ale oni od wielu tygodni, miesięcy się przygotowują, tak, ta cała struktura zbierania, liczenia i organizowania imprez, co jest też niezwykle trudne, to jest tobie nie obca? Nie jest mi obca. W tym roku właśnie tak dużo zadań też na mnie spadło. Dużo, mogłam się wykazać w tym roku i myślę, że trochę podołałam temu zadaniu. Bo co prawda finał w niedzielę przed nami, ale wy już pracujecie tyle tygodni, że już mówisz, że już prawie zadanie jest niemal zakończone, prawda? Dokładnie, zostało kilka dni, także... A tu mamy Nestora Tczewskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizatora ilu finałów? Jeżeli policzę finały jako szef sztabu, to myślę, że będzie chyba 17. 17 finałów jako
jako ten, który trochę krzyczy, trochę na zapleczu każe i rozkazuje i wydaje polecenia. Natomiast od drugiego finału tczewskiego biorę udział w orkiestrze. Początki to był Dom Kultury, klub Serducho działający na Starym Mieście. Już wiele osób pewno nie pamięta. Później było harcerstwo, bo pierwszy finał harcerski to również w jakiejś części był mój udział. No a później poleciało. No i kolejne miejscowości, które przyłączały się, bo tak naprawdę jeszcze 10, może 15 lat temu każda z miejscowości żyła swoim życiem i finały, które się odbywały, to były ruchy, gdzie jeden o drugim niekoniecznie coś wiedział. Może później z informacji prasowych się dowiadywał. Natomiast, aby trochę ułatwić komunikację, postanowiliśmy też tak naprawdę stworzyć pewną grupę. Może to nie jest grupa sformalizowana, ale większość też miejscowości... Też pewna struktura zapewne. Pewna struktura, po to, aby też te działania koordynować, aby łatwiej przekazywać sobie informacje, ale też i wymianę... Ale dzięki temu ta struktura się zwiększa zapewne. I dzięki temu też się zwiększa, bo prawda jest taka, że w tej chwili na terenie naszego powiatu większość gmin poza gminą Słupkowy tworzy jeden sztab, czyli podlegający pode mnie. Gmina Słupkowy, która była pierwotnie również jakby w tej strukturze, stworzyła swój sztab i działa swoim życiem. Natomiast pozostałe gminy jakby przyłączyły się kiedyś, tak dalej działają wspólnie z tym sztabem, nazwijmy to tczewskim, powiatowym, a właściwie nawet ponadpowiatowym, bo jeżeli spojrzę na miejscowości, z których pochodzą wolontariusze i miejsca, gdzie odbywają się te imprezy, to mogę powiedzieć, że to jest tak naprawdę zasięg działania czterech różnych powiatów dookoła. Ja mam do Ciebie pytanie takie osobiste, bo wielokrotnie rozmawialiśmy przy okazji finałów też wiele lat temu. I to były takie czasami, jak prywatnie rozmawiamy, czasami słodko-gorzkie, prawda? Pewnego rodzaju przekazywanie informacji, bo organizować coś tak dużego, pewną strukturą wolontariuszy, jest niezwykle i piekielnie ciężko. Trzeba dbać o sponsorów. To podejrzewam, że wyspecjalizowane firmy, placówki, instytucje to by musiały niezmierzoną liczbę godzin na to przeznaczyć, siły, mocy przerobowych, profesjonalistów i całego swojego zaplecza. Natomiast tutaj amatorzy, wolontariusze podejmują się niebywałych wyczynów wręcz. I wiem, że bywało tak, że czasami miałeś już na takie osobiste rozterki. I nie było tak, że powiesz dość, kończę z tym? Prawda jest taka, że każdego roku po imprezie, kiedy już kończymy, podsumowujemy, to mówię sobie, że to już jest definitywnie koniec, że już wystarczy, że człowiek już się zmęczył, wypalił, że są inni, którzy potrafią to zrobić może lepiej. Po części związane jest to może też z falą takich czasami anonimowych, negatywnych komentarzy, które bo wiecie, bo jak jest coś masowego, jak coś jest masowego, to nic, że 5000 osób bardzo was ceni, a głosy w internecie tych 2, 3, 5 osób negatywne to wszystko jakby przesłaniają. Także tym się nie przejmujcie. No dlatego robimy to, co robimy tyle, a nie tyle lat, ile robimy. Natomiast chodzi po prostu o to, że najważniejsza w moim odczuciu tak naprawdę jest praca wolontariuszy, osób, które się angażują, tych młodych pokoleń, bo rozmawiając z wieloma osobami, to ja zawsze mówię tak. Dzisiaj to jest wolontariusz, który przyszedł w niedzielę, na mrozie stoi, zbiera pieniądze do puszki. Być może za kilka dni on pomoże innej osobie przejść przez przejście dla pieszych, a może kiedyś to będzie radny, prezydent albo inna ważna osoba, która będzie angażowała się na niwie społecznej. A może, może za rok będzie stać kilka godzin więcej i jeszcze liczyć pieniądze w nocy. Całkiem jest to możliwe. Natomiast w moim odczuciu nie sam wynik finansowy jest najważniejszy w tej idei, a chęć angażowania się ludzi, którzy tworzą to wydarzenie, bo jest to niezwykłe wydarzenie, myślę, że na skalę światową. Tak, tak, tak. Ważne słowa padły już teraz w tej rozmowie, że nie wynik finansowy najważniejszy, a to, co ludzie pokazują. Pomocy. Tak, dokładnie. Tak ten efekt. Ale pomówmy o tym wyniku finansowym, bo wiecie co, bo to jednak pokazuje moc, taką potęgę tej Orkiestry Czerwonych Serc. Ile milionów złotych w ubiegłym roku udało się zebrać w OŚP? Może tu Ola nam przypomni. U nas w Tczewie. Nie, w Polsce. W Polsce. Ogólnie, bo to zbiórka jest na całym było świecie. Było to 72 miliony. Ponad 72 miliony. To jest naprawdę robi wrażenie. To nam tak, do naszą daje służbę zdrowia. Moc.
do dalszego działania też. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o przełożenie tych pieniędzy na sprzęt medyczny, to chyba nie znajdziemy w Polsce placówki, szpitala, która nie posiadałaby chociażby jednego urządzenia z czerwonym serduszkiem. Także to pokazuje skalę tego działania. Ja sobie zdaję sprawę, że służba zdrowia zawsze będzie niedofinansowana, natomiast ta akcja nie ma na celu zastąpienia finansowania publicznego, a raczej wspomaganie i ukierunkowanie tych działań, bo coroczne finały są określone tematycznie. To nie jest tak, że zbieramy pieniądze na wszystko i na nic, tylko jasno określone, w jaką gałąź medycyny te pieniądze zostaną przeznaczone. Tak, teraz Jerzy Owsiak ze swoim sztabem postanowił od kilku lat na seniorów zwrócić uwagę, bo tak na dzieci to chętnie człowiek daje, bo to serce daje, ale teraz i seniorzy dzięki temu zyskali takie, no, zwrócono na nich uwagę. Ile w Tczewie, w samym Tczewie udało się zebrać w ubiegłym roku pieniędzy? 87 tysięcy. 87 tysięcy, to był wynik tych dwóch sztabów, tak. Harcerzy i tej młodzieży, Macieja Szulce. Tak. Czyli to był jaki podział jeszcze? Harcerzy zebrali 34 tysiące, a sztab tutaj młodzieży właśnie Macieja Szulce zebrał ponad 52 tysiące. Jeśli dobrze pamiętam, to był to tczewski rekord. Tak jest. Tak. Ale w ogóle te rekordy to z roku na rok są pobijane ostatnio. Dokładnie. To żadna nowość, że rekord jest. To prawda. Można powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do tego, że rok do roku pieniędzy zbieramy więcej i bijemy kolejne rekordy, myśląc sobie, czy na pewno za rok znowu uda nam się je przebić. Niemniej jednak to, co wspomniałem wcześniej, te pieniądze są ważne, ale myślę, że zaangażowanie i łączenie tych ludzi, którzy chcą pracować, jest dużo cenniejsze i tego się na pieniądze przeliczyć nie da. Zgadza się, ale ja jeszcze uzupełnię, że w powiecie tczewskim, powiat tczewski w ubiegłym roku, z moich takich wyliczeń, pamiętam na gorąco zbierałem od Ciebie dane, tak. Wyszło, że to było 122 tysiące. Tak, można powiedzieć, że jest to kwota około 122 tysięcy. Tak naprawdę trudno jest co do złotówki policzyć z tego względu, że te dane to jest konieczność zebrania informacji z kilku źródeł, czyli tych miejsc, które samodzielnie zbierały i przekazywały środki bezpośrednio na konto fundacji z pominięciem sztabów, bo też niektóre miejscowości po prostu włączały się poza strukturą, można powiedzieć. I ten wynik naszego powiatu był taki zbliżony do podobnych powiatów. Chyba trochę wyższy od starogardzkiego. A Starogard gdzieś tam jednak górował nad Tczewem, a słabszy był w powiecie. Coś tak pamiętam, że to są porównywalne te wyniki. Tak, aczkolwiek wszystkie pieniądze trafiają do jednej wielkiej puszki, a zatem... Już kończymy temat pieniędzy. Ale przede wszystkim... No nie, no, o pieniądzach nie da się nie mówić, jeśli chodzi o WOŚP, bo trzeba powiedzieć o tym, w jaki sposób te pieniądze są zbierane. Bo to nie są tylko datki do puszek. Nie, to nie są tylko datki do puszek. Bo to tak sobie skojarzone. Jest finał, niedziela, stoi tam wolontariusz pod kościołem, tam mu wrzucam 10 czy 50 zł i ten, nie, to nie wszystko. No, zbierane pieniądze są już teraz od ponad tygodnia w szkołach. Każda szkoła ma swoją puszkę i wolontariusze chodzą, zbierają po klasach pieniążki. Ale to właśnie nie jest jedyna forma zbierania. Mamy także organizowany w sobotę bieg nad bulwarem nad Wisłą o godzinie... Tu ukłony w stronę Tomasza Tobieńskiego, tak jest. Z Powiatowego Centrum Sportu. Także zapraszamy serdecznie. Wpłata na bieg jest 10 zł i naprawdę no, to też jest jedna właśnie z takich form biegacze pomocy. Się solidaryzują z WOŚP. Dokładnie. Są także podczas finału organizowane różnego rodzaju licytacje. Jest organizowana loteria, są sklepiki. Stoisko z watą cukrową, naprawdę mamy wiele różnych sposobów. Ja pamiętam, że byłem zaskoczony, ile przyniosło dochodu loteria. Tak. Gdzieś są z wielu punktów, miejsc, firm zbierane różne gadżety, czasami nawet naprawdę fajne. I ta loteria przynosi całkiem niezły dochód, jeśli chodzi o tą imprezę Tak, tam już finałową. Niedzielę. Licytacje internetowe, te ogólnopolskie, też są chyba bardzo istotne. Tak, no tutaj akurat duży operator, firma Allegro, corocznie włącza się w tworzenie aukcji, które przynoszą milionowe przychody dla fundacji. Oczywiście każdy z nas może dowolny przedmiot przeznaczyć albo do sztabu, czyli typowo spieniężyć to podczas imprez tutaj naszych lokalnych, jak również przeznaczyć na aukcję Allegro, czyli tak naprawdę wówczas cała Polska może zainteresować się danym gadżetem, danym przedmiotem przekazanym.
No ja tutaj może dopowiem, że te puszki, czyli ci nasi wolontariusze, jest ich 120 tysięcy osób w skali kraju, którzy wyjdą, to tak jak koleżanka wspomniała, nie jedyna forma zbierania środków. Tak, ale powiedzmy, ile też jest ich u nas, tych wolontariuszy? Ile macie przygotowanych tych puszek? Ile osób wyjdzie na ulicę w Tczewie? 160 w tym roku. 160. A to z waszego sztabu, czy razem z harcerzami licząc? Naszego sztabu 160. No to dodajmy jeszcze około 80 harcerzy. Tak. Z tego co pamiętam, no to jest prawie 250 osób. To już jest armia. To jest armia, prawdziwa armia wolontariuszy. To będą wszędzie. Która będą wszędzie. Nie najbardziej... tylko na dworcu, czy pod kościołem, wszędzie. Czy w centrum handlowym. Można będzie ich spotkać praktycznie na każdym osiedlu. Tak, dokładnie. Mhm. No taka jest idea, aby jakby dostęp był dla każdego, bo zdarzały się sytuacje, że to mieszkańcy dzwonili do nas mówiąc, dlaczego u nas nie ma albo nie było wolontariuszy, my chcieliśmy, ale to na końcu miasta, nie chciało nam się jechać, załóżmy do centrum i zapomnieliście o nas, bo faktycznie było tak, że czasami wolontariusze nie docierali wszędzie, a teraz dzięki temu, że jest ich więcej, no sprawia i to, że na każdym... jest jakaś koordynacja też, prawda? Tak, tak, to prawda. No to teraz... No to, co jest kojarzone z finałem WOŚP od zawsze, czyli imprezy finałowe, no bo to tak najczęściej się odbywa. W większych aglomeracjach są to większe, w mniejszych miasteczkach mniejsze. Tczew ma również od wielu lat swoje finały, tak jak mówiłeś, kiedyś były w Centrum Kultury. Teraz różnie to bywa. To opowiedzmy może najpierw o tym, co się będzie działo w powiecie, żeby zamknąć całą rozmowę o wydarzeniach tczewskich, a to też jest dużo ważnych, fajnych informacji. Ale w powiecie co się będzie działo? Oczywiście cały powiat gra z Wielką Orkiestrą i to już od wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że każda gmina, czyli gmina Słupkowy, gmina Pelplin, gmina Gniew oraz Morzeszczyn przygotowują oprócz kwesty również imprezy towarzyszące. Te imprezy zaczną się w godzinach popołudniowo-wieczornych i potrwają w niektórych sytuacjach aż do północy. Zaprezentują się tradycyjnie lokalne zespoły muzyczne, występy dzieci, przedszkolaki. W Gniewie na przykład pojawi się również grupa rycerska, która już co roku angażuje się na rzecz Wielkiej Orkiestry. Wiem na pewno o biegach sportowych, o zespołach muzycznych, które również się będą prezentowały. Przeplatane to będzie oczywiście aukcjami, sklepikami z różnymi gadżetami, bo to nie tylko loterie, ale również typowo gadżety orkiestrowe, które można nabyć w ten sposób. Dodam, że na terenie gminy wiejskiej akurat Tczew w trzech miejscach w sklepach będzie można po prostu złożyć datek i to już od tego tygodnia. Zatem nie tylko w niedzielę, ale również już w tygodniu poprzedzającym jest taka możliwość, aby tam się pojawić. No to mówimy o finale tczewskim, gdzie odbędzie się, gdzie będzie ta centrala, gdzie będą liczone pieniądze i gdzie odbędą się imprezy. Czy to wszystko w jednym i tym samym miejscu? Tak, imprezy odbędą się w Zespole Szkół Ekonomicznych na ulicy Gdańskiej. Od godziny 14 do 23 będzie trwała impreza. Zaczynamy właśnie już o 14. Czyli już koncerty i licytacje. Tak, licytacje, koncerty. Będzie wszystko tak przeplatane. Naprawdę licytacje w tym roku będą, no niesamowite rzeczy będą do wylicytowania. Będzie most tczewski. Jakaś taka replika, tak? Tak, ufundowany przez firmę Flextronics. Będą różnego rodzaju vouchery. Ktoś chciał przyjść na konkretną tą licytację, na ten most tczewski. Czy można gdzieś znaleźć harmonogram godzinowy? Niestety, chcemy, żeby nie ujawniamy harmonogramu, żeby po prostu ludzie przyszli i byli z nami. Ja bym taką replikę mostu tczewskiego chciał mieć i wydam na to 10 tysięcy złotych podczas licytacji. To co, to będziemy musiał od 14 do 22 tam być? No niestety, nie podajemy jeszcze na razie. No to lecimy dalej. To może jak się taka osoba znajdzie i dotrze do sztabu, to może się dowie indywidualnie. Możliwe. Podejrzewam, że tak. Także jeszcze będą różnego rodzaju właśnie występy muzyczne. Będą takie grały zespoły. No to zawsze ma przyciągać, to ma być magnesem. Dokładnie. Dla wszystkich, którzy chcą na taką imprezę przybyć. No to propozycje. Kto wystąpi? Disco Polo będzie grało z nami. Będzie zespół Soleo, będzie zespół Powerboy, Christo Dance. Także wystąpił nas zespół Gesek i André. I także będzie... Chyba André to numer jeden, tak, jako gwiazda tej imprezy. Dokładnie. Mieliśmy wiele zapytań o André, właśnie o Geska. I jeszcze wystąpił nas raper Getz.
To ja jeszcze zapytam, bo dlaczego disco polo? Bo jednak od kilku lat w Tczewie, odkąd Maciej Szulce organizuje, za co chwała mu oczywiście, bo to jest wielki wolontariusz. Dlaczego jednak disco polo? Czy nie powinna to być taka impreza bardziej eklektyczna, urozmaicona, gdzie więcej stylów muzycznych powinno być reprezentowanych? Takie otrzymuję pytania od widzów. To znaczy, ja powiem tak, no jest duży popyt teraz na muzykę disco polo, na cały czas się rozwija i naprawdę mieliśmy bardzo dużo zapytań właśnie o Geska, o Andrę. Także to tak wyszło też od ludzi, nie tylko z naszej inicjatywy, po prostu ludzie pytali, więc... Cały czas, no tak. To jakby Maciej Szulce jest związany też z tym. Tak, też jest związany. Z całym środowiskiem muzyki disco polo, więc to zapewne z tego wynika, że potrafi no, finansowo jakby... Tak, też finansowo to naprawdę inne zespoły biorą bardzo dużo, a disco polo to jednak Maciej nam załatwia. Ja kiedyś zawsze byłem ładnie. Przekonany, że jak ktoś występuje dla orkiestry, to robi to za darmo. Też tak a się przekonana. Okazuje, że jednak no, nie do końca. Nie do końca, nie. Jakieś imprezy jeszcze towarzyszące w Tczewie, bo znaczy imprezy, no trudno to nazwać imprezami, ale wiem, że będzie można zapisać się do tak. grona dawców szpików. DKMS będzie także podstawiony krwiobóz od godziny 14 do 17. Czyli oddajemy krew. Oddajemy krew, także właśnie wszystkie pozytywne akcje szpiku. W jednym miejscu, tak? Tak. Zapisy dawcy szpiku będą od 14 do 21 na terenie właśnie Ekonomika, a krwiobóz będzie od 14 do 17. Czyli dużo wydarzeń i kulturalnych, tak. I tam będzie również wiele innych stoisk wraz ciasta, z loterią. Ciasta, sklepiki, właśnie loteria, wata cukrowa. I dobra zabawa. Będzie, tak, i dobra zabawa przede wszystkim. Sławek, poproszę Ciebie, żebyś zakończył naszą rozmowę. Zachęć wszystkich do uczestnictwa w finale 25, najbliższą niedzielę. No, szanowni Państwo, przed nami 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który serdecznie Państwa zapraszam. Zaproście Waszych znajomych, zaproście sąsiadów, rodzinę, bierzcie udział w tej imprezie, bo jest to bardzo szlachetna akcja i przede wszystkim dająca wielu osobom bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że jak to mówi Owsiak, oj będzie się działo. Przyłączam się, drodzy Państwo. Nic dodać, nic ująć. Moimi gośćmi dzisiaj byli Aleksandra Krysiak i Sławomir Kusowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.